witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Znowu wjeżdżają wasze ulubione i ukochane akwabicy. Tylko że tym razem mam gigantyczny zestaw. W tym zestawie mamy aż 600 koralików. Dobra, ja zaczynam zabawę. Zaraz stworzymy sobie coś super fajnego. A wy zostawcie kciuki do góry i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Pierwszą rzeczą, którą wyciągnęłam, są oczywiście koraliki. Teraz wam pokażę chyba najładniejszą rzecz z tego zestawu. Wow, zwróćcie uwagę na to pudełeczko. Ono wygląda troszeczkę jak taka szkatułka. Oczywiście możemy je otworzyć i do środka wsypać nasze koraliki. Mam już przyszykowaną moją planszę, gdzie mam miejsce na koraliki. I są również szablony. Zobaczcie, jakie przepiękne. Przygotowałam sobie już tutaj dwie rzeczy, które na pewno zrobię. Jest to serduszko i kokardka. Będę potrzebowała póki co tylko trzech przepięknych kolorów. Dobra, to zaczynamy zabawę. Zobaczcie, tutaj niestety nie mam żadnego przyrządu, który pomoże mi układać koraliki, więc po prostu sobie rączką będę tutaj to robić. Zobaczcie, tutaj w ogóle mam przyszykowane te dwa kolory, które mi są potrzebne, abym zrobiła taką jakby rameczkę dookoła tego serduszka. I po kolei, jak widzicie, na zmianę kładę kolor czerwony i różowy. Dobra, zobaczcie, tutaj jakby już obrzeże serduszka jest zrobione, więc sięgam teraz tylko po żółte diamenciki, a nie koraliki, bo one są takie na pół przeźroczyste i delikatnie, powolutku, aby niczego nie rozwalić, będę wypełniać tutaj środek mojego serduszka. Skończyłam. Pierwsza rzecz już jest zrobiona. Oczywiście na końcu będę jeszcze to psikać wodą, ale chyba o tym dobrze wiecie. To czas zabrać się za wzór numer dwa. Otwieram zatem dwie paczuszki z kolejnymi kolorami i tym razem będą to diamenciki, tylko że w kolorze niebieskim i następne przepiękne zielone, nawet bym powiedziała, że takie szmaragdowe i wsypuję je tutaj obok. No dobra, to robimy teraz kokardkę przepiękną, zawiązaną. Po kolei jeden obok drugiego kładę zielony koralik. Od tego zaczynam. Ale słuchajcie, oglądajcie koniecznie do końca odcinek, bo ja później z tą kokardką coś fajnego jeszcze zrobię. Bo tutaj mamy w tym zestawie jeszcze fajne dodatkowe elementy do zabawy. Sięgam teraz do mojego magicznego pudełka i zobaczcie, ja, aby było mi łatwiej pracować, po prostu sięgam sobie po kilka koralików w danym kolorze i kładę je tutaj na rękę. Thank you.
Wam, że dosyć szybko mi to idzie. Kończę, już kładę ostatnie kolorki. I zobaczcie, tutaj muszę włożyć żółty kolor. O rany, pamiętajcie o tym, aby idealnie trafiać w odpowiednie miejsca. No i teraz środek muszę wypełnić kolorem różowym. Z tego co widzę, to tutaj na środku jest takie wolne jedno miejsce zostawione. No i właśnie ja planuję włożyć tam łańcuszek, aby zrobić sobie taki fajny koralikowy breloczek. Już chciałam kończyć, bo chciałam zrobić tylko dwa fajne wzorki, ale widzę, że zostało mi mnóstwo koralików, więc zrobię sobie małe wyzwanie i spróbuję stworzyć literkę S, jak moje imię Sylwia. Postanowiłam wybrać kolor jasnofioletowy i mamy tutaj takie diamenciki. No dobra, to zaczynam zabawę i próbuję teraz układać moją literkę S. Teraz na odrobinę magii. Mamy tutaj specjalny psikacz, bo ja to tak nazywam. O rany, nakrętka mi tutaj utknęła. Mam już wlaną wodę i sprawimy, żeby nasze koraliki można było wziąć do ręki. Zobaczcie, po prostu to psikamy tutaj porządnie, tak aby było bardzo mokre. Wówczas wytworzy nam się klej, to się sklei, musimy odczekać. Super, dobra. Ja to psikam bardzo mocno i odstawiam na kilkadziesiąt minut. Wróciłam po kilku minutach i powiem Wam szczerze, że już nie mogłam się doczekać, bo moje akwabicy już są skończone, a w zasadzie już wszystko wyschło i się skleiło, więc biorę pierwszą rzecz. O, jest to przepiękne serduszko! Zwróćcie tylko uwagę, jak pięknie się mieni i błyszczy, jak pięknie promienie słoneczne nawet przez nie przebijają. I jest coś, co zrobiłam na koniec spontanicznie, czyli literka S, jak Sylwia. I na koniec sięgam jeszcze po moją kokardkę. Zobaczcie, tak się prezentuje. I mówiłam, że jeszcze chcę z nią coś zrobić. Do zestawu był dołączony jeszcze taki łańcuszek w pięknym złotym kolorze i spróbuję zrobić jakiś breloczek. Widzicie, możemy przyłożyć na przykład koraliki w tym miejscu. Następnie biorę to i zapinam o tutaj, żeby to kółeczko weszło. Patrzcie, i ta rzecz chyba podoba mi się najbardziej, bo będę mogła to przyczepić do kluczy, do jakiegoś notesu, a nawet do mojej torebki. Kończyłam, a w sumie to troszeczkę żałuję, bo uwielbiam zabawę z akwabicami, szczególnie jak powstają takie przepiękne rzeczy. Podobało Wam się? To koniecznie zostawcie kciuki do góry. Słyszymy się i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia! Pa, pa!